Dzień dobry, w tym filmie powiem Ci, co zrobić, żeby storczyk zakwitł, jak go pobudzić do kwitnienia, co zrobić, żeby puścił tyle pędów kwiatowych, a te, żeby były zakończone pąkami. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to zapraszam do dalszego oglądania. Żeby storczyk zakwitł, powinno być spełnionych kilka warunków. No i powinniśmy się uzbroić też w cierpliwość. Po pierwsze, to co najważniejsze, to powinniśmy zadbać o ogólną zdrowotność rośliny, przede wszystkim o korzenie, bo to z korzeniami najczęściej są problemy. Zdrowe korzenie to zdrowe liście, jak zdrowe liście i korzenie, to roślina ma energię do tego, żeby puścić pędy kwiatowe i zakwitnąć. Jak zadbać o system korzeniowy? Nagrałam film, podlinkuję go w opisie. Miejmy na uwadze to, że storczyki w warunkach domowych najczęściej kwitną na przełomie jesieni i zimy, ale mogą nam również zakwitnąć latem. Kolejnym warunkiem do tego, żeby storczyka pobudzić do wypuszczania pędów kwiatowych, to jest odpowiednie potraktowanie go zaraz po przekwitnięciu. Są różne szkoły, ale to co ja robię, to pozostawiam pędy kwiatowe, nie przycinam ich, część z nich zasycha. Jak zaschną, to muszę je wyciąć tuż przy koronie, jak najbliżej, a pędy, które pozostawiam, gdy rośliny zaczynam pobudzać do kwitnienia, to zaczynają wytwarzać nowe pędy kwiatowe, które zakończone są pąkami. Jak storczyk jest zdrowy, ma zdrowe korzenie i liście, to znaczy, że rośnie w odpowiednich warunkach. Ma wystarczającą ilość światła, czyli stanowisko jest widne o rozproszonym świetle, nie pada na niego wysuszające słońce, chociaż zdarzają się przypadki, że niektórym rosną i kwitną na południowych parapetach. Ja jednak bym unikała takiego stanowiska. Warto poszukać dla niego miejsce na wschodnim parapecie, a najlepiej będzie się czuł na północnym. Przyjmuje się, że miejsce, w którym trzymamy Phalaenopsisy, powinno być o wysokiej wilgotności powietrza, to znaczy powyżej 60%, chociaż nie każdy się z tym zgodzi. Ja jednak zauważyłam, że wilgotność powietrza ma wpływ na to, jakiej wielkości liście wytwarza roślina. Im niższa wilgotność, tym liście są mniejsze i pąki kwiatowe również. Roślina zdrowa, ma odpowiednie warunki, to jak wytworzy nowe pędy kwiatowe? Storczyk Phalaenopsis powinien mieć co najmniej dwie pary liści z każdej strony i wytwarza je naprzemiennie. Jeżeli z tej strony był wytworzony ostatni pęd kwiatowy, to kolejny wytworzy po przeciwnej stronie pod drugim liściem, między drugim a trzecim. W tym miejscu powinien się pojawić pęd kwiatowy, tuż pod liściem. Nawożenie, dokarmianie storczyków jest bardzo ważne, żeby roślina miała energię do wytworzenia pędów kwiatowych. Stosujmy nawozy idealnie skomponowane do storczyków, przeznaczone do uprawy tych roślin i najlepiej stosować połowę zalecanej dawki, która jest podana na opakowaniu. Nie przesadzajmy z ilością, ponieważ nawozy bardzo często i łatwo przypalają korzenie tych roślin. To, co pobudza storczyka do kwitnienia, to różnica temperatur między dniem a nocą. Gdy storczyk jest zdrowy, ma zdrowe korzenie, ma wystarczającą ilość liści, stoi w widnym, jasnym stanowisku, jest odpowiednia wilgotność powietrza, to potrzebujemy zmieniać mu wysokość temperatury, żeby go pobudzić do kwitnienia. Różnica temperatur między nocą a dniem powinna wynosić około 5-6 stopni. 5 to jest takie optimum. To, co ja robię, to wynoszę storczyki z mieszkania na chłodną klatkę schodową. Temperatura w chłodnym pomieszczeniu nie powinna być poniżej 12 stopni. Najlepiej, żeby wahała się w okolicach 15-16 stopni. Na noc wynoszę, w ciągu dnia rano wnoszę do mieszkania, do ciepła. I tym sposobem roślinę pobudzam do kwitnienia. Ten proces zwykle trwa od 6 do 8 tygodni, więc musimy się uzbroić w cierpliwość. Ale bywają przypadki, że storczyki zaczynają wytwarzać pędy kwiatowe znacznie szybciej. Uwaga, muszę coś powiedzieć. Widziałam wielokrotnie w internecie takie sposoby na pobudzenie storczyka przez układanie kostek lodu tuż przy koronie, na korzeniach storczyka. To jest bardzo zły sposób, niezbyt bezpieczny dla storczyka, ponieważ kostki lodu uszkodzą korzenie. Nie róbmy tego. Jeżeli nie masz chłodnego pomieszczenia, to pomyśl o tym, żeby storczyka postawić jak najbliżej okna, uchylając okno na noc, jeżeli możesz sobie na to pozwolić. Można zastosować taką metodę, że w połowie lata roślinę wynosimy na balkon czy do ogrodu w takie ocienione miejsce, żeby słońce nam jej nie spaliło i gdy jesienią temperatura w ciągu nocy zacznie spadać w okolicach 10-12 stopni, to wtedy roślinę wnosimy do mieszkania, a ta lada moment zacznie wytwarzać pędy kwiatowe. Podsumowując, tak naprawdę najważniejsze oprócz zadbania o zdrowotność rośliny jest różnica temperatur między nocą a dniem. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny. Niech Ci się zieleni. Pozdrawiam.